Stowarzyszenie Miast Partnerskich Przyjaciele z Pucka zaprezentowało swoje prace w Cieszynie. Udział w tym wydarzeniu wzięli Krystyna Buczkowska – malarstwo, Aleksandra Kaźmierczak – stępień – malarstwo, Urszula Stachowiak – malarstwo i Wiesław Stępień – fotografia. Prace w galerii w przejściu można oglądać do 28 czerwca. Wystawa będzie prac olejnych oraz trzech fotografii, które są reprezentacją jak gdyby artystów z naszego okręgu tutaj, z Pucka. Teraz panią zapytam, co to będą za prace, jakie prace możemy tam podziwiać? Jakby pani też nam mogła trochę powiedzieć. Prace są oczywiście różne, stąd tytuł wystawy, artystyczny melanż, ponieważ każdy z nas maluje w inny sposób i niektórzy surrealistycznie, niektórzy realistycznie i dlatego melanż po prostu. A żeby ocenić i żeby wyrobić sobie opinię na ten temat, to trzeba to zobaczyć, dlatego zapraszamy serdecznie. A pani pracę, jakby nam pani coś przybliżyła jednak? Ja maluję to, czego nie potrafię wyrazić słowami. Nie są to prace realistyczne, to jest wszystko to, co powstaje w mojej głowie. Tak to wygląda. W ogóle w Cieszynie po raz pierwszy? No byłam przejazdem w zeszłym roku, ale po raz pierwszy podziwiam miasto. Kamienice są cudowne. U nas takich nie ma, prawda? A jak panie myślą, spodoba się wernisaż? To jest coś takiego innego, co zachwyci? My wystawiamy od wielu lat, ponieważ no, nasze prace są wystawiane i za granicą, i tutaj w kraju, także te wernisaże są takim jak gdyby otwarciem wystawy, a tutaj będzie ta wystawa do końca czerwca i tam na początku lipca te prace zostaną z powrotem przewiezione do Pucka. Czyli do końca czerwca można podziwiać. W tym szkolnym schronisku młodzieżowym. No, pierwotnie ta wystawa miała się odbyć w Domu Narodowym, ale ze względu na remont niestety została przeniesiona do innego, w inne miejsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.